pierwszy raz będę wykonywała męską koloryzację, więc... Też będę pierwszy raz koloryzowany. Ale tak myślę, że jak cię przyciemnię, trochę pazura dodamy. Zmiana będzie, będzie widoczna. A co wyjdzie, to zobaczymy. Dzięki. Większość fryzjerów znalazła nić porozumienia z klientami. Na niektórych stanowiskach atmosfera zaczyna się jednak zagęszczać. Wiadomo, że na córce pozwolę na wszystko, tak? No. Bo to jest moja córka. Natomiast ogólnie lubię dłuższe włosy, nie? Ja uważam, że wiszą tylko takie piórka. Ja bym to ostrzygła, naprawdę. Zrobiła ładną, po prostu się tylko linię. Ile będzie ścinanych tych włosów? Tyle? Trochę krócej. Krócej? Nie, trochę dłużej. To się pani nie może zdecydować na długość. Po prostu tej pani przeszkadzało dosłownie wszystko. Także nie wiem, o co tu chodziło. W końcu sama zgłupiałam. Super, jaki Alvaro. Zobacz, jemu nawet brwi. Fajnie. Tylko nie wiem, czy te brwi nie przy... Chyba fajnie, nie? Te brwi... Dostał wyrazu. A jeśli ty przystojny będziesz, mężu. Widzisz? Bardzo się obawiałam tego strzyżenia męskiego, bo ja męskie strzyżenie nie wykonuję. Ania. Tak? Miałaś pierwsze miejsce w cięciach męskich. 20 lat temu. Ale było. Puchar, no puchar jest do dzisiaj. Na honorowej półce. Chciała pokazać, czy Ania jest najlepsza, że ja tu jestem nie wiem jakim fryzjerem. Po prostu rywalizacja zaczęła się też między rodzinami. Tu się nie ściągnie, mamy, bo ja ci powiem, że ja u mojej mamy tylko specjalnym olejem ściągałam. Nic nie mów. Dobra. Dostanę ręcznik do ręki. Wiesz. Jedzie duchna. Dziękuję. To jest po prostu pani kosmetolog, wielka dama przyjechała z miasta. Takie granie wariaty. Ja rozumiem, że jestem może człowiekiem ze wsi. Nie to, że nie jestem okrzesana, tylko ja nie lubię po prostu, jak ktoś mnie robi pod publiczkę w balona. Ja uważam, że pani mama robi mi teraz pod górkę. Ja rozumiem, że konkurencja konkurencją, ale to też jest zabawa. Także... Dziwne dla mnie sytuacja, bo mój mąż poddaje się jak najbardziej, a pani coś cały czas nie odpowiada. Nie ukrywam, że bardzo się zdenerwowałam, bo nie lubię takich niezręcznych sytuacji. W końcu postanowiłam, że będę robić swoje i się nie będę słuchać, tylko moim zdaniem ma być wszystko wykonane jak najlepiej, a trudno co myśli ani mama. A ja uważam, że ja jestem fryzjerem i to... Ja powinnam pewne decyzje podejmować. No chyba, że pani jest fryzjerką, no to spoko. To wtedy zamieniamy się miejscami i startuje pani do programu Mistrzowskie Cięcie. Co pani do mnie mówi? Pani tak rozmawia z klientkami? Pierwszy raz mnie fryzjer zaatakował. Nie zaatakowałam, tylko po prostu nie podoba mi się pewna sytuacja. No przy kamerach pani mówi co innego. Jaka sytuacja? A przy kamerach mówi pani co innego? Nie, ja cały czas mówię to samo, jestem podłączona, można się... Ale dobrze, no to może się nie zrozumiałyśmy, zakończmy temat. Ja uważam, że będzie dobrze. Nie ma co denerwować się, dlatego, bo to Ania, żeby się nie zestresowała. Nie, ja już się nie denerwuję. Czekamy na końcowy efekt. No, tak jak powiedziałam. Ania po prostu sobie nie poradziła z moją mamą. Ale tak pani doradzę, że jakby pani miała taką klientkę, która przychodzi, w tym momencie płaci i powiem pani, że pani tak ją atakuje, no to... Nie atakuje, tylko nie, to po prostu... Nie. Bardzo mi się przykro zrobiło. Ja nigdy nie płaczę, ale nie lubię takich sytuacji. Bo ja tu nie przyjechałam robić wariata, tylko przyjechałam pokazać umiejętności moje. Przepraszam. Bardzo mi jest przykro po prostu, że ktoś mnie tak potraktował jak jakąś podrzędną fryzjerkę. Ja uważam, że robię kawał dobrej roboty i tego się będę trzymać.